to w dużej mierze jest jednak kwestia internetu i anonimowości w internecie. Otóż dzisiaj internet to pełni taką funkcję, jaką dawniej pełniła wewnętrzna strona drzwi w toalecie, na której można było znajdować najrozmaitsze, że tak powiem, inskrypcje i zapisy, robione całkowicie anonimowo. Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest dr Janusz Onyszkiewicz z Koalicji Polskiej i Unii Europejskich Demokratów. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Chciałem z panem porozmawiać na temat temperatury sporu w polskiej polityce, bo ta jakby istota, o której się mówi, że ten konflikt jest już przekroczył pewne granice, jeżeli chodzi na przykład o język, chociażby powiedzmy język nienawiści. To nie jest jakiś ewenement, jeżeli chodzi o historię Polski, czy jeżeli chodzi o świat, bo ten spór jest bardzo też ostry na przykład w Ameryce. No to prawda, w Polsce zresztą takich sporów z dosyć ostrym językiem mieliśmy sporo, no przed wojną przecież w ogóle dyskusje pomiędzy Piłsudczykami czy Piłsudskim i Endecją były prowadzone w bardzo ostrym języku. Po wojnie przecież no, mieliśmy ogromny konflikt, przecież w czasach jeszcze komunistycznych, w szczególności w okresie stanu wojennego, kiedy to Solidarność odsądzano od czci i wiary i ukazywały się plakaty, w których wzywano do poinformowania władz o tym, gdzie się znajdują ukrywający się no, ludzie związani z, historycznie rzecz biorąc, z takimi działaniami jak Targowica i tak dalej, i tak dalej. No ale mimo wszystko trzeba powiedzieć, że temperatura, że tak powiem, sporu dzisiejszego jest czymś nawet na tle tych wydarzeń, o których mówiłem, czymś zupełnie wyjątkowym. No jednak, jeżeli padają oskarżenia w Sejmie, że opozycja to są w ogóle mordercy i kanalie, no to jednak jest coś zupełnie innego niż co było poprzednio, bo zresztą poprzednio, poza może tymi wątkami z Targowicą w czasie stanu wojennego, to nikt, ani Piłsudczycy endekom, ani endecy Piłsudczykom nie odmawiali prawa do nazywania siebie Polakami i do uczestnictwa we wspólnocie polskiej. Natomiast dzisiaj w ogóle przecież w takiej retoryce, którą niestety dosyć często było widać, chociaż ostatnimi czasy może trochę mniej, to właściwie ludzi, którzy nie są związani z obozem władzy, nazywa się ludźmi gorszego sortu i w zasadzie na dobrą sprawę wyklucza się ich ze wspólnoty po prostu Polski, bo to nie są patrioci, jako że nie są z PiS-em, więc ta temperatura jest istotnie dzisiaj bardzo gorąca. Znaczy, wspomniał pan o Piłsudskim. Na pewno warto zwrócić uwagę na to, że przed wojną ani Dmowski Piłsudskiemu, ani Piłsudski Dmowskiemu nie odmawiali patriotyzmu. A dzisiaj jest nawet taki, powiedzmy, moment, że mówi się obóz patriotyczny, czyli ten obóz, który nie jest patriotyczny, to jaki jest? Antypatriotyczny, tak? Patriotyzm został też wciągnięty do jakby tego słownika gry politycznej. No więc właśnie, no patriotyzm to jest, został zawłaszczony, że tak powiem, przez obecny obóz rządzący, przez Zjednoczoną Prawicę i ktokolwiek się nie zgadza z nimi, nie jest w ich obozie albo się jakoś tam do niego w taki czy inny sposób nie przypisuje, to po prostu nie jest patriotą. W związku z tym w zasadzie nie powinien być Polakiem, traktować siebie jako Polaka. To jest coś zupełnie niebywałego. Coś, co bardzo źle wróży, że tak powiem, polskiemu życiu politycznemu, bo przecież naprawdę w życiu politycznym trzeba cały czas pamiętać o tym, że polityka to nie jest, tak powiem, walka z wrogiem, którego trzeba zniszczyć i z którym w ogóle nie można rozmawiać, dlatego że po prostu jego wartości są tak skrajnie odmienne od naszych, że właściwie o żadnej rozmowie mowy być nie może.
Tylko polityka jest jednak po prostu współzawodnictwem o głosy wyborców. Jest w pewnym sensie konkurencją, ale konkurencją, której trzeba szanować, że powiem, konkurenta, jednak nie odmawiać mu pewnych racji i cały czas mieć w tyle głowy coś takiego, że może jednak on przynajmniej częściowo mieć rację, a w każdym razie może do tych swoich racji przekonać większość wyborców i tym samym przejąć władzę. I wtedy my, dzisiaj rządzący, znajdziemy się w opozycji i w związku z tym chcielibyśmy, żeby nas traktowano tak, jak my traktujemy ich. Rozumiem, ale no, mamy sytuację, kiedy nie używamy już takich rzeczy, które uważane są za anachroniczne, jak na przykład kodeks honorowy, że coś przystoi, coś nie przystoi ludziom, powiedzmy, no, część polityków przed wojną to byli jacyś szlachcice czy ludzie, którzy ten kodeks wyznawali, a teraz tego nie mamy, no bo uznaliśmy, że robimy trochę krok dalej i mimo wszystko jakby tego progresu nie widać, bo są takie sytuacje, kiedy na przykład publicznie obraża się osoby, pierwsze osoby w państwie jak prezydent. No i też nie mam na myśli tylko i wyłącznie tej sytuacji związanej z panem Żulczykiem i z panem prezydentem Dudą, tylko sytuacje, które się pojawiały przez ostatnie lata, że jakby dopuszczamy, czy my w mediach, ludzie mediów, czy ludzie polityki dopuścili do tego, żeby można było używać takich słów. Znaczy, z czego wynika to, że nie ma już takiej żadnej świętości, że można sobie powiedzieć o kimś w taki sposób? Ja myślę, że to w dużej mierze jest jednak kwestia internetu i anonimowości w internecie. Otóż dzisiaj internet to pełni taką funkcję, jaką dawniej pełniła wewnętrzna strona drzwi w toalecie, na której można było znajdować najrozmaitsze, że tak powiem, inskrypcje i zapisy, robione całkowicie anonimowo, bo ktoś, kto to robił, tam był absolutnie sam zamknięty na klucz. Dzisiaj to jest internet i w internecie można znaleźć naprawdę rzeczy zupełnie, jeśli chodzi o język, zupełnie szokujące. To się trochę przenosi do języka zwyczajnego i ta brutalizacja języka jest czymś znanym. Zresztą widać to chociażby także w filmie. No dzisiaj w filmie w ogóle padają z ekranu słowa, które w ogóle nigdy wcześniej w ogóle by nie znalazły się na taśmie dźwiękowej. No tak to, nawet, tak to nawet jest. Nawet za komuny ten listek figowy gdzieś próbowano jeszcze nawet do którego momentu. Listek figowy wycinano rozmaite rzeczy, albo po prostu nie dopuszczano w ogóle w pisanych tekstach czy w scenariuszach nie dopuszczano tego rodzaju określeń czy sformułowań. Natomiast co mnie dzisiaj tak strasznie szokuje, to jest po prostu zanik, całkowity zanik poczucia jakiejś takiej przyzwoitości. No, dzisiaj właściwie nie bardzo wiadomo, co może zrobić polityk po prostu, żeby został zmuszony do rezygnacji ze swojego stanowiska. To oczywiście głównie chodzi o polityków obozu rządzącego, bo nie mają niejako większe możliwości do robienia rozmaitych świństw i kawałów. Ale to jest rzecz zupełnie przecież zdumiewająca. Wszystko właściwie można zrobić. I nie ma tutaj jakby żadnej reakcji w postaci potępienia własnego środowiska politycznego i jakiegoś ostracyzmu. Nie ma jakby potrzeby rezygnowania z zajmowanych funkcji. Ja przypomnę, że premier Norwegii, która zapłaciła za jakiś drobiazg, chyba jakieś tam pieluszki czy coś takiego, kartą w ogóle swoją służbową, którą to sumę natychmiast zresztą zwróciła. Fakt, że użyła karty służbowej w celach prywatnych, spowodował to, że ona zrezygnowała ze swojego stanowiska. No u nas w ogóle przecież to byłoby zupełnie nie do pomyślenia, żeby coś takiego miało miejsce w sytuacji nawet znacznie gorszej. Ale mówimy ogólnie o tej kulturze politycznej
bez już jakiegoś rozgraniczenia na tą czy tamtą partię? Że jest no, jakby ta nie, granica w Polsce jest trochę przesunięta, czy to bardziej się odnosi do konkretnej grupy? Nie, no więc oczywiście, że to nie jest na zasadzie symetrycznej. Ja nie chcę twierdzić, że opozycja nie używa czasem ostrego języka, ale bardzo trudno jest po prostu w sytuacji, w której się jest kompletnie opluwanym i kopanym, po prostu zachować zimną krew i cały czas mówić językiem w ogóle, że tak powiem, takim niesłychanie, jak to się mówiło, dyplomatycznym. Otóż to zdziczenie obyczajów jest jednak po prostu wyraźnie, powiem, moim zdaniem, skutkiem tych praktyk językowych i praktyk politycznych ze strony widocznych po stronie obozu rządzącego, czyli Zjednoczonej Prawicy. Po prostu taka sytuacja, to jest taka sytuacja, jak się gra na boisku, po prostu na którym przeciwnik fauluje, sędzia nie gwiżdża tego faulu, to trochę trudno utrzymać nerwy na wodzy i czasami w związku z tym można też i pójść, zrobić jakiś krok, który w normalnych warunkach by się człowiek nie zdecydował, ale to wcale nie oznacza, że tutaj niejako wina jest po obu stronach. To zostało nakręcone i jest w dalszym ciągu nakręcone niestety przez jedną stronę. A kiedy to się zaczęło według pana? No bo podziały ogólnie, jeżeli chodzi o ruch opozycyjny, no to już są lata 80. widoczne pierwsze podziały, tak? No to prawda, tylko że wtedy jednak przecież pamiętajmy, że nawet w latach 80., nawet już w późnych latach 80. to obóz komunistyczny już przestawał w ogóle mówić o działaczach Solidarności, o ludziach związanych z opozycją demokratyczną, skupioną wokół Solidarności, jako o targowicy i o ludziach, którzy... Ja mam na myśli, że wewnątrz opozycji się zaczęły podziały, które widzimy dzisiaj. Nie? Wewnątrz opozycji istotnie te podziały się zarysowały dosyć prędko. Zresztą widać je było także i w samej Solidarności. Natomiast co było jednoczące, to przekonanie, że nam wszystkim, wszystko jedno, do jakiego nurtu politycznego w ramach tej demokratycznej opozycji się należało, że nas jednak łączy pewien podstawowy kanon wartości i także pewien zespół celów, a tymi celami to były po prostu ustanowienie w Polsce demokratycznego systemu i uruchomienie mechanizmów ekonomicznych opartych o gospodarkę rynkową. Nikt drugiej stronie nie odmawiał, że tak powiem, prawa do patriotyzmu, nie odmawiał uczestnictwa w tym wielkim ruchu i to w ogóle funkcjonowało i to funkcjonowało przez długi, długi czas. To funkcjonowało także po 89 roku oczywiście, bo pamiętajmy, że przecież chociaż po 89 roku zmieniały się rządy bardzo często, a w każdym razie kilkakrotnie, to w gruncie rzeczy zręby podstawowe polityki pozostawały takie same. Reform Balcerowicza nikt nie obalał, nikt nie kwestionował w kierunku jakim było zamiar wejścia do NATO, zamiar wejścia do Unii Europejskiej. I dopiero dzisiaj znajdujemy się w sytuacji, kiedy te podstawowe po prostu polityczne poglądy znajdują się w takim zupełnym rozziewie. Jeśli na przykład to najdobitniej widać, jeśli chodzi o stosunek do Unii Europejskiej i do naszych partnerów, szczególnie wśród krajów zachodnich. Druga strona z kolei zarzuca, strona, która jest obecnie związana z rządem, że polski eurodeputowany nie powinien krytykować polskiego rządu na forum unijnym, bo to nie jest patriotyczna postawa. Po pierwsze, forum unijne to jest forum nasze. Jesteśmy w rodzinie pewnej, w związku z tym pewne rzeczy w tej rodzinie oczywiście musi się móc dyskutować i nie jest to coś nowego. Wtedy, kiedy u steru władz w Polsce znajdowało się inne ugrupowanie polityczne, bo mówię tutaj o koalicji wtedy Platformy Obywatelskiej i PSL-u, to na forum Parlamentu Europejskiego przecież krytyka polskiego rządu pojawiała się bardzo często. Był ojciec Rydzyk, który wygłaszał niesłychane tam tyrady przeciwko polskim władzom. W związku z tym nie jest to nic nowego, to jest rzecz zupełnie, że tak powiem, normalna i zwyczajna. Trzeba jednak pamiętać przede wszystkim o tym, że Unia Europejska to jest nasza wspólnota. My w związku z tym jesteśmy częścią tej wspólnoty i w ramach tej wspólnoty
Tak samo jak możemy my krytykować Francuzów, czy krytykować Brytyjczyków, w tej chwili już nie, ale Niemców czy Holendrów, oni mogą krytykować nas i my możemy na tym forum także nas krytykować. Inaczej zresztą nie bylibyśmy wiarygodni, gdybyśmy po prostu próbowali udawać, że pewnych rzeczy, które się źle dzieją w Polsce, nie dostrzegamy. Jeszcze chciałem powrócić do tej kwestii radykalizacji języka, bo kto ma jakby zapoczątkować, kto ma zatrzymać jakby tą spiralę, która się nakręca, bo mamy tą toaletę, która teraz jest w formie internetu, gdzie jakby no, każdy jest twórcą i odbiorcą, ergo nikt. No i teraz pan w swoim artykule raczył napisać, że jest potrzebny jakby coś takiego dużego w tym momencie już na miarę takiego okrągłego stołu. Mimo, że już mamy to za sobą, to okazuje się, że być może powtórkę z rozrywki jeszcze to przed nami. Ja myślę, że taki okrągły stół w ogóle w tej chwili nie jest możliwy. Taki okrągły stół, w którym byśmy mogli podjąć rzetelną debatę o tym, jaka Polska powinna być i jakiej Polski chcemy. Natomiast moglibyśmy przynajmniej zacząć proces, który może doprowadzić do tego rodzaju rozmów, przez dyskutowanie na tematy, co do których moglibyśmy się porozumieć i co do których porozumienie się jest potrzebne i powiedziałbym nawet naturalne. Przecież polityka zagraniczna Polski była przez bardzo wiele lat polityką po prostu narodową, nie polityką poszczególnej partii. Jak już mówiłem, zmieniały się rządy, a polityka zostawała taka sama. Zwróćmy uwagę na to, że po prostu kim byli ministrowie spraw zagranicznych kolejnych rządów. To byli ludzie mniej więcej tej samej formacji, bez względu na to, kto akurat miał większość w Sejmie. W związku z tym takie sprawy jak przedyskutowanie polskiej polityki zagranicznej, jak przedyskutowanie w szczególności polskiej polityki zagranicznej, jeśli chodzi o kraje wschodnie. Bo jeśli chodzi o kraje zachodnie, no to tutaj zapewne różnice byłyby bardzo trudne w tej chwili do przezwyciężenia. Ale jeśli chodzi o politykę wschodnią, to jest rzecz absolutnie konieczna, bo my tej polityki wschodniej nie mamy. Ona jest po prostu polityką czysto reaktywną. A teraz mamy szczególną sytuację, dlatego że Polska przejęła przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To jest organizacja, która się ma zajmować bezpieczeństwem europejskim, głównie oczywiście w aspekcie relacji pomiędzy krajami NATO i Rosją i krajami sojuszniczymi wobec Rosji. Jest mnóstwo spraw do przedyskutowania, rozmaite zasady, które sprawią, że przewidywalność działań wojskowych będzie znacznie większa, że będzie znacznie więcej wiadomo o tych działaniach wojskowych, że będą pewne mechanizmy, które będą zapobiegały eskalacji drobnego kryzysu do znacznie gorszego albo nawet do wręcz jakiegoś kryzysu o ogromnych rozmiarach. Mnóstwo jest spraw, które można by było tam podnieść, tylko że trzeba mieć pomysł i trzeba mieć także i pewien autorytet, który by sprawił, że podnoszone tam sprawy zostaną przez innych podjęte, a nie zostaną po prostu kompletnie zignorowane. Inna sprawa to jest sprawa bezpieczeństwa czysto już militarnego. Jest polityka bezpieczeństwa, która powinna być jednak przedyskutowana w ogóle i dobrze niejako uzgodniona z opozycją, dlatego że polityka bezpieczeństwa ma znacznie dłuższy horyzont czasowy, aniżeli kadencja jednego, nawet czy nawet dwóch kolejnych rządów. I wydaje się, że forum do tego rodzaju dyskusji mogłoby być Rada Bezpieczeństwa Narodowego, obudowana jeszcze jakimiś zespołami eksperckimi, zespołami dyskusyjnymi i tak dalej. Uwzględniające głos opozycji. Ja przypomnę, że kiedy SLD wraz z PSL-em myślało o uruchomieniu programu zakupu samolotu wielozadaniowego dla Polski, to ta sprawa była dosyć skrupulatnie i dogłębnie przedyskutowana z opozycją i w związku z tym zakup F-16 w zasadzie był zakupem popieranym przez wszystkich. Później to samo było z Rosomakami. Dlaczego tego rodzaju polityki nie prowadzić dalej?
o tyle wydaje się, że to jest istotne, że jeśli politykę zagraniczną prowadzi się w oparciu o szeroki konsensus w ogóle sił politycznych w danym kraju, to jest to polityka znacznie bardziej skuteczna, o znacznie większym ciężarze gatunkowym. Jest to polityka, na którą inni będą naprawdę zwracali uwagę, niż polityka, która jest prowadzona przez jedną partię, która następne wybory może przegrać i w związku z tym ta polityka będzie kompletnie zmieniona. Tym samym w związku z tym nie warto się w tą politykę angażować. No i teraz wracamy do tego podziału na obóz patriotyczny, antypatriotyczny, bo ja myślę, że teraz pytanie, kto ma wyciągnąć rękę w sytuacji, kiedy jest tak duży podział w interpretacji, w rozumieniu podstawowych wydarzeń historii współczesnej. Bo pan w swoim tekście stwierdził, że no, rękę powinien wyciągnąć do zgody, czy powinien jakby to zainicjować, to osłabienie, czy jakoś rozwiązanie, trochę przeniesienie na inne tory tego sporu, obecny obóz rządzący. A co mogą zrobić na przykład politycy opozycji, co robią, żeby w jakiś sposób przekierować na inne tory tą całą retorykę? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba wrócić, a to raczej jest postulat pod adresem oczywiście Zjednoczonej Prawicy, do sposobu traktowania polityki, a mianowicie do traktowania polityki jako, że tak powiem, nie walki, w której jest przeciwnik, którego trzeba pognębić, którego trzeba zniszczyć i wobec którego wszelkie, że tak powiem, chwyty są dozwolone i wszelki język, który by miał go, że tak powiem, poniżyć i niejako, powiem, no, zdehumanizować, jest dozwolony. Od tego trzeba odejść i trzeba zacząć wracać do pojmowania polityki jako, powiem, współzawodnictwa. Współzawodnictwa, jeśli chodzi o programy, jeśli chodzi o ideę, na pewnym rynku, a mianowicie na rynku, na którym zdobywa się zaufanie i wsparcie wyborców. Na rynku, w którym trzeba pewne reguły przestrzegać, w którym trzeba przeciwnika jakoś tam szanować, a w każdym razie uznać go jako przeciwnika, jako konkurenta, a nie jako wroga. Jeżeli się tego rodzaju zmiana zacznie dokonywać, zmiana polegająca na powrocie do tego, czym polityka przez wiele dziesiątków lat po 1989 roku w Polsce była. To już będzie coś dobrego i być może umożliwi to, że po prostu zaczniemy wracać pomału do w miarę przyzwoicie prowadzonej polityki w Polsce. Rozumiem. Dziękuję za rozmowę.